Wystawa Kreatywne Stany Chorobowe AIDS HIV-RA udowadnia, że choroba to praktyka, nie metafora. Nasza praca nad wystawą miała taki dwojaki charakter. Z jednej strony gromadziliśmy pracę artystów i artystek, a z drugiej były to takie działania badawcze, działania z archiwum. Wystawa w Arsenale jest sytuacją produkującą wiedzę, nie tyle z wydarzeniem estetycznym, artystycznym, ale też mającym ambicje edukacyjne. I to, co jest ważne, to, co chcemy powiedzieć poprzez wystawę, to to, że choroba nie jest sprawą prywatną, a polityczną. Podoba mi się perspektywa tej wystawy, która podchodzi do sztuki i kultury wizualnej jako do narzędzia edukacji, a jednocześnie narzędzia terapeutycznego. Zapraszamy na otwarcie 8 listopada do Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu na Starym Rynku.